Komórkom się podoba, nagrywają. Może się nauczą podobnego. Podobno taka muzyka zaraża, więc... Siema, zapraszam Was na vloga z ćwierćfinałowego meczu Holandia kontra Turcja. Pomarańczowi mierzą się z biało-czerwonymi. No niestety nie z naszą reprezentacją, a z Turcją, która całkiem nieźle sobie na tym Euro radzi. Obie reprezentacje do tej pory grały ze sobą 14 razy. Sześciokrotnie górą była Holandia, 4 mecze wygrała Turcja. Aż trudno w to uwierzyć, ale Holendrzy ostatni raz zagrali w półfinale Euro 20 lat temu. Turcy na taki sukces czekają nieco krócej, bo od 2008 roku. Jak widzicie, przed meczem dają kibice tutaj nieźle czadu. Tak właśnie myślałem, że będzie to spotkanie, na którym będzie po prostu najciekawiej pod stadionem. Tutaj jest dzisiaj biało-czerwono i spotkałem białych i czerwonych, no ale niestety nasi już odpadli, a wy w tych koszulkach chodzicie. Szacuneczek. Trzeba. Bilety są już od grudnia, także trzeba dalej tu być, także... W grudniu kupiliście? Tak długo trzeba czekać? Wylosowaliśmy, koledzy wylosowali. To może teraz sprzedać pod stadionem, kupę kasy zarobicie, jeszcze na jakieś wycieczkę będzie? Nie ma szans, nie da nadrobić tych emocji, które tutaj zdobędziemy. Nie, chodzi o doświadczenie, tutaj nie ma, nie, to przyjechaliśmy na emocji po prostu. Też staram się Wam pokazywać zawsze ciekawostki organizacyjne. Z taką małą walizeczką można wejść na stadion. Walizka musi się zmieścić do tej takiej, jakby to jest chyba kartka A4, dokładnie rozmiar kartki A4. Jak macie taką walizkę, to wtedy wejdziecie na stadion. Jak jest większa, trzeba oddać do depozytu. Wiecie, co mi się podoba? Że Turcy przyjechali całymi rodzinami. Są i dorośli, i dzieciaki. Taka atmosfera naprawdę fajna. Wcale nie będzie takiego zabijania się na trybunach z Holendrami, tylko właśnie spoko atmosferka. Są naprawdę całe rodziny. A tu mamy, zobaczcie, polskie food trucki. Lody, gofry, lody. Polacy tutaj nieźle przygotowali gastronomię. Mamy frytki, pomysł. No, można poczuć się jak u nas nad morzem. Na przykład. Wchodzę już na stadion, a wy już za chwilkę zobaczycie, kto będzie się bardziej cieszyć po meczu. Polacy, my nasz fajnie rać, Sinterklaasje koma binnen met je kreeg, want we zitten allemaal even recht. It was great, we won and we go to the semifinals. I like your voice. Yes, now my voice is gone. I scream too much. It's a beautiful day. Perfect day. It's perfect. Yeah! Holland! We're gonna win. We'll win from England. With 5-0. What about Turkey today? Yeah. Turkey, yeah. They were very strong. They were very strong. But not strong enough. The first half was for Turkey, the second half was for the Netherlands, and we were stronger in the second half than Turkey in the first half. It was not a good game, but it was very excited and we won. Yeah. I'm original from Turkey, but yeah. yeah. But Holland is the best. And we're in the half final against England, so good luck, guys. Good luck.